Chcą państwo zlikwidować Straż Miejską w Grudziądzu? Tak, chcemy likwidacji Straży Miejskiej, instytucji zbędnej, i która po prostu należałoby się w końcu zainteresować. Straż Miejska, powiem tak, lepiej kosztuje nas rocznie 3 miliony złotych. Tak? 3 miliony złotych można by było fajnie zainwestować w policję. Tak? To jest z drugiej strony zwiększamy ilość patroli i ilość policjantów na mieście. Straż Miejska, nie wiem, czy większość mieszkańców oczywiście się zgadza z nami. Żywym przykładem tej ich pracy jest fotoradar. Straż Miejska siedzi sobie w samochodziku, fotoradar wystawiony i czepią mandaty, tak? Kiedy poseł Dzięcioł twierdzi, że uczepiliśmy się tego, że ktoś łamie przepisy. Nie, nie. Straż Miejska, kiedy była zakładana, miała całkiem inne założenia były. Miała zwiększać bezpieczeństwo, tak? Miała dbać o to, żeby ludzie nie łamali przepisów związanych takich najdrobniejszych. Typu źle zaparkowany samochód, kupa na psia na chodniku, a dzisiaj okazuje się, że urządzają sobie bezsensowne spacery po mieście, przesiadują na kawkach, bo tak już takie rzeczy też usłyszeliśmy w jakichś warsztatach, czyli są instytucją zbędną, którą należałoby zlikwidować. A może zmobilizować ją do innej pracy, ale czy to możliwe? A, wie pan, zmobilizować do pracy. No, po tym, jak powiedzieliśmy, że chcemy likwidacji, pojawili się na ulicach. Fajnie. Tylko, że nic to nie zmieniło. Tak? Okazuje się, że Straż Miejska i tak, nawet jeśli teraz przy tym, że my zbieramy podpisy, będą bardziej zaangażowani w życie miasta, bardziej będą się pokazywać, to po tym, jak się już się skończy, to na nowo wrócą do tego samego, co robili kiedyś. Nie wierzymy w to, że ta instytucja jest w stanie się zmienić z prostej przyczyny. Straż Miejska będzie likwidowana w większości miast w Polsce. W niektórych miastach już od 99 roku stwierdzili, że jest niepotrzebna i zlikwidowali. Tak? Zaoszczędzają rok rocznie 1 000 000 zł. Grudziądz mógłby też zaoszczędzać. Jesteśmy biednym miastem, więc w końcu zacznijmy oszczędzać. Czyli kiedy referendum? Referendum na wiosnę, ale teraz zbieramy podpisy w sprawie obywatelskiego projektu uchwały, który złożymy prawdopodobnie pod koniec przyszłego miesiąca.